totalizatorze sportowym. O! Witam się z wami następnego dnia. Dzisiaj jest środa. W ogóle, który dzisiaj jest? Nawet nie mam pojęcia, który. Siódmy? Czekajcie. Tak, siódmy dzisiaj jest. Siódmy lipiec. Lipiec już, jacie, jak ten czas leci. Ja wczoraj wieczorem miałam wam jeszcze nagrywać, ale robiłam obiad-kolację dla Nikosa. Później jeszcze sobie robiłam paznokcie i zadzwoniła Paula i tak żeśmy sobie rozmawiały bardzo długo. My z Paulą, to tak jak z Siupą, po prostu godzinami rozmawiamy. Ej, słuchajcie, ja wam wczoraj powiedziałam, że ja... jak żeśmy z Siupą wysłały w niedzielę tego Jokera. Joker w Grecji to jest tak, jest też lotto. To jest coś jak lotek, tylko że Joker się nazywa. To jest troszeczkę inny system. Wy skreślacie 5 liczb i dodatkowo jedną. To jest ten Joker, ta jedna, nie? Dodatkowa. Dobra. No i my żeśmy z Siupą w niedzielę wysłały tego Jokera, dlatego że wiecie jaka jest do wygrania? Wczoraj nikt nie wygrał. Jak ja wysłałam wieczorem, co wam pokazywałam, to nikt nie wygrał. Znacie, były tak, piątka, czwórka, trójka, ale full pięć liczb plus Joker, głównej nagrody nie wygrał nikt. I teraz do zgarnięcia jest 5 700 000 euro. Czujecie, jaka to kasa? Teraz wszyscy grają nagle, nie? No i jak wiecie, ostatnio, co w tym filmiku pokazywałam, zagrałam, wygrałam, nie? To tam wygrałam 1,5 euro. I teraz jak zagrałam z Siupą, to też wygrałam 1,5 euro. I ludzie, może ta główna wygrana trafi się mnie, bo wiecie, do 3 razy sztuka, nie? Ale by było, wow, bym kupiła kurde willę na wyspie. No, a nie na jakiejś Santorini, tam gdzie nie ma w ogóle roślinności, tylko same czarne skały. Au, moje zęby. No ale Lefkadzie bym kupiła. Zakochałam się w Lefkadzie. Możecie się cofnąć do moich filmików z tamtego roku. Wakacje 2020. Jest taka playlista. I tam mamy właśnie filmy z Lefkady. Po prostu cudo. Ale wiecie, ile Grecja ma wysp? Jakie są piękne wyspy greckie. Nie wiem, na każdej wyspie sobie dom postawię. Nie, żarty żartami. Ale kto nie wygrywa, nie, kto nie gra, ten nie wygrywa, prawda? Trudno. I teraz następne losowanie będzie, co dzisiaj jest? Środa, wczoraj było, jutro jest następne losowanie. I będzie właśnie do wygrania 5 700 000 euro. Kuźwa, ale to jest hajs, ale, a ciekawe jaki jest podatek tutaj. Nie wiem. Chyba 7% podatku jest, nie? Nie, musiałabym zajrzeć i się dowiedzieć. A my w ogóle z Nikosem kiedyś mieliśmy mieć totalizator sportowy. Ale żeby tutaj dostać, nie wiem jak jest w Polsce, ale tutaj żeby dostać pozwolenie na totalizator sportowy, to musi być, pozwolenie dostają osoby, które były związane ze sportem. Na przykład w piłce nożnej, albo w jakimś innym sporcie się zawodowo udzielały, to takie osoby mogą dostać później pozwolenie na prowadzenie totalizatora sportowego. I my żeśmy z Nikosem się o takie pozwolenie ubiegali przez znajomego. Miał po prostu znajomy mieć na siebie, a my mieliśmy to prowadzić, nie? I żeśmy wtopili 10 tysięcy euro i guzik z tego wyszło. A. Ale na tym, to jest biznes, nie? Na tym. Totalizatorze sportowym. O! Ale Grecy są hazardzistami, wiecie? Lubią bardzo dużo grać. I grają o wszystko. I grają we wszystko, nie o wszystko. We wszystko. A nie wiem, czy o wszystko. Niektórzy o wszystko grają.
Ale pamiętajcie, hazard jest zły. Raz na jakiś, na ruski rok można sobie zagrać, oczywiście, ale nie wciągać się, nie? Tak samo jak żeśmy do kasyna jeździli z Nikosem. Parę razy może byliśmy, o tak, żeśmy sobie jechali, wiecie, tak, na spacer, żeby czas nam minął, tak, na rozrywki. I tak, żeśmy góra do 200 euro, jak żeśmy już przegrali 200 euro, to żeśmy się zwijali, nie? Bo ja wiedziałam, że po prostu kasyno po prostu nie da wam wygrać. Nie da. Zawsze kasyno wygrywa, pamiętajcie. Za pierwszym razem, żeśmy wygrali, jak żeśmy pojechali razem, to było, jak żeśmy się poznali. Kurde, w którym roku? W 2006, 2005? Jakoś tak. Żeśmy pojechali sobie do kasyna, do Lutrak. I żeśmy wygrali. Pamiętam, że żeśmy siedzieli przy stole, żeśmy się śmiali. A mamy już drugą pralkę, a mamy już. Już żeśmy razem mieszkali, tak. A mamy już drugą pralkę, mamy już drugą lodówkę. Czekajcie, ile my żeśmy zagrali wtedy? Żeśmy 400 albo 600 euro wygrali. Tak, bo ja liczyłam pralkę za 200 euro, wtedy po tyle chodziły. Tak, jakoś tak. No i później te pieniądze, żeśmy pojechali na buzuki. Buzuki to w Grecji jest muzyka na żywo w nocy. To są takie klaby i jest muzyka na żywo, artyści występują. I my żeśmy prawie wszystkie połowę pieniędzy żeśmy rozpierdzielili na buzukach, bo na buzukach się kupuje też kwiaty, którym się obsypuje albo artystę na scenie, albo wy wychodzicie tymi kwiatami, sypiecie na artystę, albo specjalna pani wychodzi i sypie artystę kwiatami. A Nikos kupował kwiaty i dla mnie. I po prostu pani przynosiła te kwiaty, on ciągle kupował te kwiaty, a na same kwiaty chyba 200 euro wydał. I się stał i mnie obsypywał kwiatami. To były czasy. Ale wiecie co, wtedy w Grecji to po prostu pieniądze płynęły ulicami. Na każdym kroku, kurde, wiecie, no można było zarobić. Prace to się zmieniało tak jak rękawiczki. Szłaś do pracy, szedłeś do pracy, nie podobało ci się, a mówisz, jutro sobie znajdę inną. Tak było w Grecji. Kraina miodem i czym płynąca? Mlekiem i młodem. Kraina mlekiem i miodem płynąca to była, naprawdę. I wszyscy myśleli wtedy, że tak będzie cały czas. Się tak kasę rozpierdzielało, tak. No. Kto był w Grecji w tamtych czasach, kto mieszka w Grecji, ten wie, nie? Jak było fajnie. Także dla nas wtedy, żeby rozwalić na buzukach 400 euro, to było nic na tamte czas, nie? Nic. Na same kwiaty 200 euro to było nic. Co mi się przypomniało z rana, ho, ho. A to wszystko przez tego jokera. Nie, zagram jeszcze ten. Zobaczę, będę grała do momentu, aż ktoś trafi tą pulę, nie? Główną pulę. A potem nie, no to nie ma sensu. Ale grać o taką główną nagrodę, no to warto czasami. Za 1 euro kupon. Więcej się hajsu na piwa wydaje. Ale pamiętajcie, hazard jest zły. Nie promuję hazardu. Tak. A kiedyś, jak Kostek miał chyba roczek, tak, to grałam w konie. W konie, wyścigi konne, nie? No i wygrałam 400 euro. I to było tyle. I powiedziałam, raz wygrałam, wiem, że następnym razem będę przegrywać, więc już więcej nie grałam. Za te pieniądze kupiłam sobie laptopa. I to było tak. Dwa razy w życiu, co raz z Nikosem w kasynie, co żeśmy wygrali. I później raz jak w konie żeśmy grali. To ja wygrałam, bo Nikos grał osobno, ja osobno. Ale to w konie żeśmy grali przez komputer. A już teraz jest zabronione granie przez komputer. Ta aplikacja to był Betfire, angielska strona, to w Grecji oni już ją później zakazali i nie można było grać. Nie, ale my żeśmy grali tak z ciekawości, zobaczcie, nam kolega powiedział, że można łatwo wygrać, no i faktycznie było, wygrałam 400.
Dokładnie tak. I od czasu do czasu to się właśnie wyśle dla takiego totolotka. W Polsce jak jestem, to też sobie wysyłam czasami. Ale to jest, wiecie, raz na ruski rok, nie? No ale żeby wygrać, to trzeba grać, prawda? A ja w ogóle nie mam szczęścia w grach, ja mam szczęście w miłości, jak już kiedyś to wam powiedziałam. Więc dlatego nie gram, bo wiem, że nie wygram. Ale teraz, kurde, trzeba mieć nadzieję, nie? Nadzieja matką głupi, ale matkę trzeba kochać. Samego rano o hazardzie, ja nie mogę. Wiecie, widzicie, już pomalowana do pracy, naszykowana, o 10 idę. I tak, miałam wczoraj wieczorem jeszcze wam jakieś ciekawostki opowiedzieć o Grecji. No, ale tak się z Paulą żeśmy zagadały. I zanim się zorientowałam, zanim później ogarnęłam tutaj, to już była 1:30 w nocy. Musiałam szybko spać, żeby rano wstać wypoczęta. Już się naprawdę nie mogę doczekać, aż ta mama przyjdzie, ale fajnie będzie. Ale fajnie będzie. Szkoda, że Paul nie będzie w tym czasie. Jej. Wiecie co, ja, jak my się spotkamy, ja, moja mama i Paula, to w nas wstępuje, we mnie i w Paule, nie wiem jak mamy, ale też ma, też jej się udziela taki humorek. Wstępuje w nas taki czarny humor, znaczy taki, nie, to nie jest, nie czarny humor, źle powiedziałam. Tak się nakręcamy, ciągle się śmiejemy, ciągle jakieś kurde jaja robimy, naprawdę, nie wiem. Tak jedna na drugą i na trzecią działamy, nie? No. Wiecie, wtedy jak mama była w Grecji 3 lata temu i przyjechała też później Paula, to ja nagrywałam na Instagrama. Ja mam na Instagramie dużo, u mojej mamy na Instagramie jest dużo relacji, ale nie wy jej nie zobaczycie, bo ma prywatne konto. Dużo relacji. Ja żałuję, że ja wtedy vlogów nie robiłam. Jak ja żałuję. Wiecie, jakie jaja były i na tym Instagramie, na tych filmikach są te wszystkie jaja po prostu. Żeśmy się non-stop śmiały, non-stop. No. Fajnie było. Ej, Paula, przyjedź też w tym roku. Mama długo będzie siedziała, 1,5 miesiąca. A zresztą mamie można bilet przesunąć. No, niech sobie siedzi ile chce. A Paula, przyjedź. Bierz Danielka i przyjeżdżajcie. Fajnie będzie. Ale my się tak nakręcamy nie tylko w Grecji, nawet jak w Polsce jesteśmy razem we trzy, to się tak nakręcamy pozytywnie i się ciągle śmiejemy, no. Zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Ten vlog prawdopodobnie będzie z 2 dni. No bo wczoraj, a jeszcze te ciekawostki wam chciałam powiedzieć, no, o Grecji. To wam powiem tylko szybko jedną taką ciekawostkę. Ciekawostką jest to, że Grecy, w ogóle statystycznie Grecy, jest, w Grecji jest najmniej rozwodów. Statystycznie, prawda? Jeżeli chodzi o cały świat, to w Grecji jest najmniej rozwodów. A Grecy mogą brać 3 razy ślub kościelny i mogą mieć 3 razy rozwód kościelny. Widzieliście o tym? No, taka ciekawostka. I jeszcze jedna szybko ciekawostka, że księdza, mówiłam to już? Księża, ksiądz, pop. To są popowie w Grecji, nie? To nie są księdza, tylko popowie. Też mogą mieć rodziny i mogą mieć żony i dzieci. Tak. I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Bo to jest w końcu mężczyzna. No. Natura. Wiecie. I to takie 2 ciekawostki na szybko. Ja się szykuję i się widzimy potem. Το σημείο εδώ που βρίσκεται ένα φαρμακείο, απ' έξω ακριβώς από το φαρμακείο, χτυπάει τον δεύτερο άνθρωπο και συνεχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω πάλι στο σημείο που ξεκινήσαμε εμείς τη ζωντανή μας σύνδεση, τραυματίζει τον τρίτο άνθρωπο αρκετά σοβαρά στο μπράτσο μεταξύ του ώμου και της κλίδας. Już wam mówię, o co chodzi. 53 lata facet, sam mieszkał. Wyskoczył z chałupy z maczetą i zaczął po prostu, kogo spotkał na drodze, zaczął go tą maczetą okładać. Masakra w dzielnicy Zografu. Ludzie, Boże, całe szczęście go złapali. Masakra. Zaciukał tego, ale wszyscy przeżyli. Znacie, w szpitalu są, wiadomo, nie?
nie wiadomo w jakim stanie jeszcze, gościu z tego, z piekarni, właściciel stał na zewnątrz, jego pierwszego capnął. Była kobieta 45 lat, chłopak 17 lat, czujecie to? Masakra. Ludzie normalnie są zwariowali, ludzie zwariowali. Co mu są winni ludzie? Niech tam idzie, pod ten, pod Sejm. Niech problemy ma do polityków, a nie do ludzi biednych. I ja cię, całe szczęście go złapali. Boże, w jakim musiał być w stanie psychologicznym, psychicznym, nie? Że tak zareagował, co mu ludzie winni? A i właśnie teraz mówili, że on miał problemy psychologiczne, psychiczne. Może lekarstw nie brał. I ja cię kręcę. Czujecie to? Idziecie sobie, kurde, na zakupy rano. O 9:30 rano, przed chwilą. Idziecie sobie na zakupy, idziecie do piekarni po świeży chlebek i tu wam wyskakuje gościu, kurde, na chodniku z maczetą i was, kurcze, chlasta. Ja pierdzielę. No mają szoku doznałem. Mało to się dzieje na tym świecie. Mało tego mamy, to jeszcze, kurde, wyskoczyć debil jakiś z maczetą. Chciał jeszcze popełnić samobójstwo. Trzeba było popełnić samobójstwo w domu, kurde, a ludzi nie chlastać tą maczetą. Wiecie co, ja telewizji mówiłam wam wcześniej, nie oglądam od 8 lat, bo ja właśnie się przejmuję różnymi rzeczami. Jeżeli mówią coś w wiadomościach ważnych, na przykład zmiany jakichś ustaw czy coś, konkretne rzeczy, to mi Nikos po prostu powtarza. Jak chcę, to później sobie zobaczę. I nie mogę takich rzeczy oglądać, nie mogę. Boże, wyłączam tę telewizję, nie mogę, radio sobie włączę. Słuchajcie, już w domu, jest godzina 1:00 po południu. Po drodze sobie kupiłam śniadanie. Po drodze sobie kupiłam śniadanie i powiem wam, zaraz wam pokażę, co? I później wam powiem, jak to się skończyła ta historia z tym gościem, z tą maczetą. Bo później było więcej szczegółów. Jest to ciasto filo, szpinak i feta. $0.68 obydwie. Więcej szczegółów już znam tej historii. Gościu uciekł z Wariatkowa w grudniu. Tak. I żył sobie normalnie. I go jakoś nikt nie szukał. I go nikt nie znalazł. O. 54 lata, nie 53. 54 lata gościu. Wyskoczył z maczetą na ulicę, na chodnik. I kogo spotkał po drodze. Zaczął go chlastać tą maczetą. Cztery osoby zaatakował. Ten chłopiec 17-letni, on wracał z kościoła i on dostał maczetą koło serca i w rękę. Gościu machając maczetą miał w zamiarze zabić ludzi. I to było w dzielnicy Zografu, w sąsiedztwie, gdzie wiecie, gdzie jest piekarnia, sklep warzywny, mięsny. Takie sąsiedztwo ciche. Schował się w mieszkaniu, podciął sobie żyły, zadzwonił na policję, powiedział, że zabił cztery osoby, że zaatakował cztery osoby nożem. Policja go szybko namierzyła i zatamowali mu te rany i go zabrali. Tak, gościu wariat, który uciekł z psychiatryka w grudniu. Czujecie to? I go do tej pory nie znaleźli. Ja nie wiem, czy go w ogóle to szukał. A chłopiec, całe szczęście, on ma głęboką ranę i miał takie szczęście, że masakra, nie? Masakra. Więc po prostu tak mu się fuksło. No tym innym osobom też. Widzicie, ja dlatego nie mogę oglądać wiadomości, bo ja się takimi rzeczami bardzo przejmuję. Jakie są, na przykład jakieś śmierć jakiegoś dziecka czy coś, to ja płaczę. Ja dlatego telewizji nie oglądam od 8 lat, wyrzuciłam to pudło z domu, nie chcę mieć z tym pudłem mieć nic wspólnego. I jeżeli chcę coś się dowiedzieć na jakiś temat, to mi Nikos mówi jakieś konkrety, to najwyżej sobie przez internet wejdę zobaczyć szczegóły, posłuchać, a tak to ja nie chcę oglądać
telewizji. Nie chcę. Koniec, kropka. Powiecie, to nie oglądaj tylko wiadomości. No nie da się tylko nie oglądać wiadomości. Nie, ja już się tak nauczyłam i od 8 lat w ogóle telewizja u mnie w domu nie gra. Tylko jak przychodzi Niko z wieczorem, to wtedy sobie włącza oczywiście wiadomości. Wiecie, tam trochę tu mi wpadnie uchem, tu wypadnie. Ale ja nie oglądam i nie mam zamiaru. Powiecie, w telewizji nie tylko same wiadomości, jest też rozrywka. Ale taka jak jest rozrywka w tej telewizji, to jest teraz guzik jest. Tam nic nie ma w tej telewizji, niestety. A przez telewizję media nas tak manipulują ludźmi, że to bajka. A jak mam ochotę coś sobie zobaczyć, wchodzę w internet i sobie to oglądam. Mam ochotę na film, wchodzę, oglądam film. Mam ochotę na serial, oglądam serial. Mam ochotę na wiadomości, wejdę sobie na wiadomości. Mam ochotę na muzykę, włączę sobie radio. No. Nie ma u mnie czegoś takiego, że leci telewizja od rana do wieczora. To się skończyło 8 lat temu. A to się skończyło wtedy, jak były wiadomości na jakiś temat, już teraz nie pamiętam, coś było związanego z jakimś wieżowcem, z jakąś kobietą, która wypadła. W Grecji powiedzieli, że to był nieszczęśliwy wypadek, że wypadła. W Polsce powiedzieli, że ktoś ją wypchnął. A w Stanach Zjednoczonych, bo oglądam też na CNN te wiadomości, że ona popełniła samobójstwo. I komu wierzyć? I powiedziałam, co? Co to ma być? Jedna wiadomość i trzy różne wersje? Czekajcie, ja... I później zaczęłam tak weryfikować. To nie, że od razu zamknęłam pudło i wywaliłam, nie. Zaczęłam weryfikować różne wiadomości w Polsce, bo miałam wtedy jeszcze polską telewizję. Miałam dekoder, satelitę miałam. Zaczęłam weryfikować. Wiadomo, coś usłyszałam w Polsce w wiadomościach, później oglądałam to na greckich i weryfikowałam. I zawsze, za każdym razem się nie zgadzało. Za każdym razem było co innego. Jedyne, co się zgadzają, wszystkie wiadomości, to są wiadomości na temat tego COVID-a, że będzie czwarta fala, delta. Oni już teraz wiedzą, że pod koniec sierpnia będzie czwarta fala, delta. Tak. Potem będzie alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Tak? Zita, ita, tita. Cały alfabet później będziemy wymieniać grecki. Przez wiadomości, przez telewizję nami tak manipulują masą ludzką, że to jest bajka. I powiedziałam, nie, nie będę oglądała telewizji. Będę miała ochotę na coś, to sobie włączę internet i sobie pooglądam. Koniec, kropka. Mam święty spokój. Ja sobie wolę puścić muzykę, radio w domu, przez głośniki, z basem, fajnie, zależy jaki mam nastrój. Mam fajny nastrój, wesołą muzykę puszczam, czasami relaksacyjną muzykę puszczam. Nie ma żadnej propagandy u mnie w domu, żadnego pudła mi propagandą nie wieje. Więc kochani, teraz sobie posiedzę, pooglądam sobie w Pinterestie jakieś może się zainspiruję, może zrobię coś w końcu, jakieś ciacho, może lody. Ostatnio mi Wicka napisała na tym drugim kanale, że jadła w Czechach lody. Czekajcie, jak ona napisała? Lody serowe? Nie. Twarogowe lody jadła i czy mogłabym takie zrobić? Poszukam przepisu, a nóż, łyżka, widelec mi się spodoba i zrobię? Zobaczymy. A kupiłam dzisiaj jeszcze po drodze taki spray. To jest lakier do kaloryferów. Do takich metalowych rzeczy, jak kaloryfery na przykład. No i zobaczymy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawa jestem. Motor się wywalił. No, kuleje chłopak. Nie widzicie z daleka. Ale wieje strasznie dzisiaj. Było jedno wielkie boom przed chwilą. I śmierdziało coś strasznie. Czymś takim plastikiem jakimś. Albo gumami jakimiś. No i za chwilę były syreny. Strasznie hała. Tylko nie wiem gdzie i co. Ciekawska. Jeszcze się nie dowiedziałam. Coś ta Cameron. Taki jest wiatr. Dlatego mam chustę na głowie, bo nie cierpię, wiecie, jak te włoski tu,
tutaj przy czole, te pejsy fruwają, do oczu wam wpadają, do buzi. Nie lubię tego, dlatego mam chustę. Mam święty spokój. Lubię też prowadzić w chuście, jak jest lato, mam pootwierane okna i szyber, dach. To też lubię w chuście prowadzić, bo mi właśnie te włosy nie churgają, nie? A teraz jest wiatr, więc sobie założyłam tą chustę i znalazłam okulary. Fajne, nie? Wiecie, dziecięce. No tak, dziecięce, mojej Pauli. Mojej Pauli okulary. Moja Paula ma... Dobra, nie powiem ile ma lat. Może nie chcę, kobiet się o wiek nie pyta, nie? Domyślcie się sami. Kto wie, ten wie. Dobra. Słuchajcie, jest dzisiaj czwartek. Wczoraj co tam nagrałam? Nawet nie wiem, co tam nagrałam. Ale mało nagrałam. Zaraz będę montować film, to zobaczę, co nagrałam. Później nie miałam ochoty nagrywać. Te ryby robiłam w ogóle. Zaraz wam pokażę, jak te ryby wyglądają, bo zaraz sobie obiad nałożę. A to jest ten bakaliaros, czyli ten morszczuk po usmażeniu. Tyle zostało. Ja sobie właśnie zrobię go z warzywami. Tu mam boczek, awokado, pomidor, cebula, sałatka, sałata i jeden kawałek ryby. To będzie mój obiad. Dzisiaj w pracy nie byłam. Siedziałam i oglądałam YouTube'a. Nadrabiałam zaległości, filmiki osób, które subskrybuję, które lubię oglądać. Oglądałam też podwodny świat. Ja muszę jechać nad morze ponurkować. Ja chcę nurkować. Nie, ja naprawdę chyba się zapiszę do jakiejś szkółki do nurkowania z butlą, ale z butlą to nie bardzo mi się pasi. Mi się podoba właśnie ten free diving, free wolne nurkowanie. Bez butli gazowej, czyli na jednym wdechu. Wiecie, o co chodzi, nie? Tylko muszę sobie kupić dłuższe płetwy, takie specjalne. Bo wiecie, jak macie dłuższe płetwy, mniej energii zużywacie, a to znaczy, że więcej energii wam zostanie w płucach, nie? No. Musiałabym sobie kupić jeszcze taką porządną maskę, już taką z takich drogich. Dla zawodowców. No bo niestety, ale te maski to przepuszczają wodę. I tak oglądałam sobie właśnie podwodny świat na YouTubie i później przeszłam sobie na moje stare pliki, co mam zapisane na twardym dysku. Jak pierwszy raz kupiłam GoPro, chyba w 2015 roku. Jezu, ile ja tego materiału mam! Ludzie, Boże, czemu ja wtedy nie nagrywałam? Tak kocham podwodny świat. To jest inny świat. Jak z bajki świat. Tam jest nieważkość. Nieważkość się mówi? No nie ma tego przyciągania tak jak na lądzie. Przyciągania ziemskiego. No nieważkość jest. Czuję się tą nieważkość. Inna roślinność. Inne zwierzęta. No, no to jest coś, czego nie... Co wy zobaczycie tylko nurkując albo w telewizji. No. Tam jest cisza. Taki, znaczy, nie ma ciszy, bo słychać pod wodą też różne odgłosy. Ale słyszycie bicie własnego serca. Tak? Słyszycie różne inne dźwięki zwierząt. To jest coś niesamowitego. Kto lubi nurkować, kto nurkuje, ten wie, o czym mówię. To jest inny świat. Można się tam tak wyciszyć. Ja się tak uspokajam, jak nurkuję. Naprawdę. No. To jest coś niesamowitego. Chciałabym sobie jeszcze też go dokupić obciążniki, no bo wiecie, jak nurkujecie na dno, to was wypycha woda do góry, a jak macie obciążniki, to jednak was ściąga. Żeby mnie tak szybko nie wypychało na powierzchnię. No i te długie płetwy, podstawa, długie płetwy. Te, co ja mam, to wiecie, wam mówiłam, ile one mają lat. Są długie, ale ja bym chciała takie, wiecie, takie bardzo długie, takie bardzo giętkie, nie? Takie, co mają nurkowie.
zawodowi. To takie płetwy bym musiała sobie kupić. Może jak fajnie, że mama przyjeżdża, o, będę mogła nurkować do woli. Wiecie, mama tam się popluska w wodzie, trochę sobie popływa, a później wystarczy, jak ona sobie leży pod parasolem. Co róż do wody sobie wchodzi, a ja sobie mogę wtedy nurkować, a nurkować. Kurczę. O, i jeszcze bym chciała sobie kupić specjalistyczny zegarek do nurkowania, żeby widzieć, ile na jednym wdechu potrafię nurkować i ile metrów schodzę. Ale jeszcze woda jest zimna, to przydałaby się też pianka, nie? Do nurkowania, taki kombinezon piankowy. Za dużo bym chciała, nie? No ale dlaczego by nie? Przecież może mam pod nosem z każdej strony. O, i chciałabym sobie jeszcze kupić kuszę. Kuszę do łowienia ryb. W Grecji nie potrzeba specjalnego, w ogóle nie potrzeba mieć żadnego pozwolenia, jak to się mówi, na łowienie ryb. Na zwykłe łowienie ryb wędką nie potrzeba mieć żadnej karty wędkarskiej. Nic. Idziecie i sobie łowicie. A do łowienia kuszą też nie jest potrzebne żadne zezwolenie, więc taka kusza też by mi się przydała. Ciekawego. Przeglądam internet. Wiecie co? Rok szkolny się skończył chyba z tydzień temu, a ludzie jeszcze zdjęcia dodają. Ale patrzcie, jacy ludzie, kurde, w ogóle rozumu nie mają. Ja rozumiem, że ludzie chcą się pochwalić czerwonym paskiem na świadectwie swoich dzieci. Rozumiem. Każdy rodzic ze swojego dziecka jest dumny i chciałby się chwalić. Ale... rzucają, kurde, na fejsa zdjęcia z czerwonym paskiem, a tam wszystko pisze. Imię, nazwisko, pieczątka szkoły, adres szkoły, kurde, wszystkie dane, telefony. Data urodzenia dziecka. Gdzie tu logika? Wy jesteście normalni ludzie? Wiecie, co wy robicie? Wy wszystkie dane udostępniacie. A pytaliście się swoich dzieci, czy możecie to robić? No. I na grecki i greckie moje koleżanki to samo. Też. Jedna tylko, przepraszam, jedna tylko dodała, oczywiście, żeby się pochwalić, jakie to dziecko super oceny nie dostało. Ale zamazała, to zostawiała tylko imię, a te takie, wiecie, dane, takie nazwisko, adres tam był, to wszystko zamazała, nie? I adres szkoły zamazała. No i chociaż jedna mądra ludzie, czujecie to? A bardzo dużo osób dodało właśnie, żeby się pochwalić. Patrzcie. A moje dzieciaki to mają z czerwonym paskiem świadectwo. Pochwal się, okej, okay. Zamasz kurde dane. Wiecie, że w sieci się kręcą nie takie kurde osobniki o dziwnych gustach? Co lubią małe dzieci na przykład? No. A wy udostępniacie dane swoich dzieci. Brawo, no, no, brawo. Dzieci mądre z czerwonym paskiem świadectwa, a rodzice bez mózgu. Taka prawda. Taka prawda. A oni nie, oni dają wszystkie dane dziecka. Do jakiej budy chodzi, jak ma na imię, jak nazwisko, data urodzenia. Ale wiecie co, to nie chodzi tylko o świadectwa ukończenia szkoły. To chodzi też o dyplomy różnego rodzaju, nie? Jakieś karate, czy coś tam. Jakieś zawody. Tam też wszystkie dane piszą, imię, nazwisko, adres. Nie na wszystkich. Zauważyłam, że na niektórych nie piszę adres, a na niektórych piszę. No, ale jakby nie było. Imię, nazwisko widać. I adres szkoły, nie? Bo jest pieczątka szkoły. I numer telefonu do szkoły. Cóż. Nagrywam tu na tego YouTube'a. I ludzie z miłą chęcią oglądają. Nie wiem, dlaczego te moje pociny oglądają. To flagi z olejem. Dobra, jak jadę gdzieś na wycieczkę, to są fajne takie filmy. Mi się samej podobają. Pamiątka jest. Ale tak jak siedzę, moje przemyślenia na balkonie. Dla mnie to jest rodzaj hobby.
Ale dla nas, ja nie wiem. To są flaki po oleju przecież. A wy lubicie oglądać, piszecie mi, że lubicie. No jak lubicie, no co ja mam poradzę, będę nagrywać, no. Ale zrobię sobie 2-3 dni przerwy, bo już naprawdę nie mam co nagrywać, a nie będę głupot samych gadała, byleby tylko film był. Więc zrobię sobie trochę przerwy, a w tych paru dniach to może coś tam ponagrywam, to później to skleję wam do kupy w jednym filmie. Jak będzie coś ciekawego oczywiście. No może w niedzielę gdzieś pojadę. To by było fajnie. No, Kostek pewnie nie będzie chciał. Siupy już nie będzie. Starego nie wyciągnę, bo stary kurde do tego. Do pracy pójdzie. Ej, ale powiedziałam mu o kampingu. Nie o kampingu, tylko o kamperze. Mówię mu tak. Chodź, mówię, Kostek jak podrośnie, to przejmie sklep, nie? No ile mu tam jeszcze zostało? Ma 14 lat. Powiedz, jeszcze z 5 lat, nie? Albo 4. Zależy, czy będzie się chciał dalej szkolić, już kształcić. Ale powiedz 5 lat, nie? A nie, bo do wojska pójdzie. Powiedz po wojsku, jak wróci z wojska. Mówię, to chodź sobie, mówię, kupimy tego. Będziemy zbierać pieniądze na kampera. Kostek przejmie biznes, sklep. A my będziemy sobie podróżować. I bardzo mu się podobała ta myśl, naprawdę. A mówi on, a po co mnie chcesz ze sobą? Ja mówię, no będziesz kierował, bo ja będę zajęta nagrywaniem, składaniem filmów, nurkowaniem, zwiedzaniem i tak dalej. Przy okazji coś tam ugotuję, co nie lubię. A mówię, a ktoś się przecież będzie musiał zająć samochodem, kierowaniem, mechaniką, jak się coś zepsuje w samochodzie. Przecież ja wszystkiego nie będę robiła sama. No ale ten, zgodził się. Zgodził się, bo mu się bardzo myśl spodobała. Widzicie? Marzenia się spełniają. Jeszcze tak niedawno, w nie parę filmów wstecz, mówiłam, że to jest nierealne. A teraz? Kto wie, kto wie? Ja bym nie jeździła po Europie, ja bym tylko po Grecji jeździła. No chyba, że już całkiem zwiedzę całą, wątpię. Że całą zwiedzę przez najbliższe 10 lat. Co wy? No? Ja bym Grecję zjeździła. Zwiedzała dalej. Kocham Grecję. Grecja jest piękna. I się wcale nie dziwię, że Grecy tak rzadko wyjeżdżają na wczasy za granicę. Oni wolą właśnie swój kraj na wczasy. Na wyspy, mają swoje domki letniskowe, na wyspy pływają, latają, no. No i tak, pomysł mi to sobie się bardzo spodobał z kamperowanem. Jemu też dużo do życia nie potrzeba, naprawdę. Jemu też dajcie kawały, tylko byle bym miał się gdzie przespać, co zjeść. I żeby miał telewizję. Bo on, wiecie, magluje telewizję od rana do wieczora, wiadomości non stop. Albo radio, albo telewizja. To mu da ci i szczęśliwy chłop. A mi dać podróżowanie, nurkowanie, kamerowanie, zwiedzanie i też nie potrzebuje dużej przestrzeni do życia. Jeżeli chodzi na przykład o kamperwana, to mógłby być taki z tych mniejszych. Ale musiałby być prysznic w środku, nie? No to tak, łazienka musiałaby być. Bo wiecie, w lato to można mieć taki prysznic, co jest na zewnątrz, nie? Bo jest ciepło w lato, ale jak już będzie zimno, no to z prysznicami to już ciężko. No i też nie potrzebuję. Byleby mieć biurko, gdzie postawić laptopa do pracy. Bardzo was trzęsie, widzę. I gdzie się mieć położyć do spania. Też jakoś wybitnie kulinarna nie jestem, że dużo muszę zjeść. Wystarczy mi jeden posiłek dziennie. Jeden, dwa posiłki dziennie mi wystarczy. Ale to jest świetny pomysł. Ja cię, ale się teraz napaliłam. Kostek, rośnij szybciej. No ale w sumie 4-5 lat. Powiedz 5 lat. To szybko zleci, nie? Akuratnie będzie czas na zbieranie kasy, żeby kupić kamperwana.
Ja bym kupiła gotowego, ja bym nie robiła sama. Jest pełno filmików instruktażowych na YouTubie, jak zrobić, ale gdybym miała za chłopa Polaka złotą rączkę, bo Grecy złotymi rączkami nie są, niestety, rzadkość, że się trafi Grek, który potrafi wszystko zrobić. No jakbym miała takiego chłopa Polaka złotą rączkę, to bym pewnie z nim budowała. No tak, pewnie z nim bym budowała takiego kampera, a tak? Ja sama się takiego czegoś nie podejmę, niestety. To żeby się takiego czegoś podjąć, to trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Ja nawet głupiej wiertarki w domu nie mam. Nie, ja bym kupiła gotowego. No i takiego, wiadomo, małego, którym mogłabym też i ja kierować. Powiecie, wariatka, co za okulary na głowie ma, nie? Na oczach. No fajne okulary, serca. Tak was kocham, dlatego takie założyłam. Ale za dużo słońca, Ryta, co? Na dekiel wali, no. Właśnie, że nie za dużo, w domu ciecia mnie siedzę. To chyba przez to, że w domu siedzę. Z nudów. Ogarniałam dzisiaj co jeszcze? Sprawy internetowe typu urzędy przez gov.pl, przez zaufany profil. Ściągam sobie papiery z Polski. Potrzebuję jeden papier. Nie powiem wam, jakie i do czego. Ale potrzebuję jeden papier i ja go muszę co 6 miesięcy mieć, ten papier. Do czegoś tam potrzebuję. I oni mi zawsze wysyłali na adres sklepowy. A teraz, jak wypełniałam wniosek o wydanie tego papieru jednego, to nie było opcji wyślij na inny adres. Była tylko opcja albo wysłać elektronicznie na maila, albo na adres stałego zameldowania, który mam w Polsce, nie? No nic, mama mi przywiezie. Mam nadzieję, że zdążą do mamy wysłać. Oni tam mi napisali, że wyślą mi moje papiery do 7 dni roboczych. A mama przylatuje do Grecji za ile? Dzisiaj jest 8, tak? Tak. No. Wygadałam się, kiedy mama przylatuje. Wytnę to. No i mama przylatuje za tyle i tyle dni, więc myślę, że oni zdążą to wysłać i mama mi to przywiezie. Otwórnie mi zaraz swój telefon, ej. No tak wieje, no. Tam wcześniej mówiłam, parę dni się nie będę odzywała, bo chcę sobie przerwę zrobić. Nie widać, albo widać. O, lepiej, nie? No i zrobię sobie przerwę w nagrywaniu. No, bo ten, muszę odpocząć. Odpocząć od tego nagrywania, bo nie nadążam, nie wyrabiam się z niczym, no. A Kostek mnie prosił o ciasto jakieś, więc zrobię jakieś ciasto, nie wiem jeszcze jakie. Pewnie jakieś na zimno, bo piec się komu chce. Tak, i skończę tego vloga i pójdę ten, poogarniam coś w chałupie. Już do komputera nie będę siadała, bo mówię wam, dzisiaj miałam, kurde, sprawy urzędowe, przez internet załatwiam. I jeszcze miałam telefon, jest, jak ja nie lubię dzwonić. Jest, naprawdę, ja wolę maile pisać niż dzwonić. Wszyscy moi znajomi i rodzina wiedzą, że ja pierwsza nie dzwonię. Zawsze do mnie dzwonią. Serio. Nie cierpię dzwonić. A jeszcze, kurde, w jakichś sprawach to tym bardziej. Ale dzisiaj miałam dzień dzwonienia. W ogóle z Niemcami dwa razy dzisiaj gadałam. Do jednej firmy musiałam dzwonić, z którą się nie mogłam połączyć. W ogóle mnie kazała zadzwonić za 10 minut, później za 5 minut, a idź co za firma w ogóle do dupy. Jeszcze musiałam dzwonić do jednego urzędu, tutaj mam pewne sprawy do załatwienia. Musiałam się zaklepać na rendezvous. Dzwoniłam chyba z 20 razy, ciągle zajęte było. Jezu, mówię wam, dzisiaj do godziny pierwszej, od rana, od 9 rano do pierwszej, wisiałam, kurde, na telefonach i na tym. I na internecie załatwiałam sprawy właśnie urzędowe. Nie cierpię takich rzeczy, no ale cóż. Ale mam to z głowy. Mam z głowy, całe szczęście umówiłam się na rendezvous, na sprawę urzędową tutaj w Grecji pod koniec lipca. Właśnie do tego urzędu potrzebuję ten papier z Polski.
No. I co? Tak więc teraz tylko troszkę ogarnę tej chałupy. Znowu pewnie poglądam sobie coś na komórce, jak już będę wolna. Pewnie znowu będę się jarać podwodnym światem. Albo sobie pooglądam jakichś kamperowiczów. Będę się tak napalać po rupę. I nakręcać. Napalać i nakręcać. Mucha się, a idź stąd. Chuj. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Żegnam się z wami. Pozdrawiam gorąco. Cześć.